A naszym gościem jest Piotr Grzybowski z tygodnika Niedziela. Witamy serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. To chyba zaczniemy od niespodziewanej, przynajmniej dla mnie osobiście, dymisji ministra Łukasza Szumowskiego. To wczoraj wiadomość numer jeden, przedwczoraj. Ze stanowiska odszedł minister Cieszyński, jego zastępca, współpracownik, który no, wykazał się zimną krwią. Pamiętamy tą słynną scenę z posłami Platformy Obywatelskiej, którzy weszli na konferencję, włamali się, stanęli, zaczęli oskarżać. No i potem pan Cieszyński wyciągnął tweeta i pokazał od ich szefa. To było dość mocne. Działo się w kampanii wyborczej, morderczej, najdłuższej. Dlaczego tak naprawdę, zdaniem pana redaktora, pan Łukasz Szumowski pożegnał się ze stanowiskiem? No ja się skłaniam do dwóch opinii. To znaczy jedna dotyczy wcześniejszych już zapowiedzi, bo o tym słyszeliśmy, że pan minister Szumowski kończył pewnego rodzaju zadanie, kończył swoją misję w Ministerstwie Zdrowia i mówiło się już o tym od kilku miesięcy, w styczniu, w lutym, że to będzie jakiś finał jego politycznej drogi. Druga rzecz to niewątpliwie to, że no jest jakiś to chyba najlepszy moment, to znaczy zakończona pewna, znaczy nie pewna, tylko myślę, że bardzo mocna działalność ministerstwa pod kierownictwem pana ministra Szumowskiego, związana z no, tą pandemią koronawirusa i szeregiem prac, które zostały wykonane przez niego. I trzeci element, no chyba najlepszy, to znaczy zapowiadana również rekonstrukcja rządu. Być może to też taki trochę moment wykorzystany przez pana ministra, żeby dokonać tej decyzji, czy podjąć tą decyzję. Ja parę tygodni temu rozmawiałem z panem ministrem, mieliśmy wywiad dla naszego tygodnika i wydawało mi się, że w dalszym ciągu jest bardziej lekarz, bardziej profesor niż polityk. I chyba z jednej strony było to zbawienne dla działalności ministerstwa w okresie pandemii, tych takich zdecydowanych, mocnych działań, odważnych działań, wzięcia odpowiedzialności za wiele decyzji, bo zwróćmy uwagę, że to nie tylko te decyzje zdrowotne, nie tylko te związane z ochroną zdrowia wziął na swoje barki pan minister Szumowski, ale szereg decyzji, albo można powiedzieć większość decyzji autoryzował. W związku z tym ta odpowiedzialność, myślę, że była bardziej właśnie jako lekarza, jako profesora niż jako polityka. I myślę, że to w jakimś sensie już był koniec tej politycznej drogi na szczeblu ministerialnym. Powrót do leczenia, powrót do parlamentu, no bo jest posłem. Więc tak to znajduję. Nie wiem, czy jest jakieś inne drugie dno w tej decyzji. W tym jakieś zarzuty, które też opozycja, jak pan redaktor wspomniał, stawiała za jakieś błędy przy kontraktach. To moim zdaniem była jakaś typowa polityczna walka, nie merytoryczne jakieś zarzuty. Minister Szumowski w czasach koronawirusa wyskoczył nagle do wysokich poziomów rozpoznawalności i wysokich poziomów zaufania społecznego. To mierzone tak średnio, to jest grubo powyżej połowy badanych obdarzało i nadal obdarza zaufaniem Łukasza Szumowskiego. To są wskaźniki, które osiągają premierzy, prezydenci, rzadko kiedy ministrowie. Może właśnie intensywność tego ataku posła Jońskiego i posła Szczerby wywodziła się z tego, że trzeba takiego polityka popularnego, polityka nie tylko popularnego w obozie jakby jednym, ale którego popularność rozkłada się na całe społeczeństwo, po prostu zniszczyć. Absolutnie tak. I to jest takie typowe zachowanie ze strony opozycji, ale przeciwników w ogóle, tak, w życiu społecznym, jak sądzę. No, ci, którzy wyrastają ponad, po prostu wyciągają tą średnią chociażby partii, którą reprezentują, obozu politycznego, który reprezentują. Ale ja bym jeszcze nawet rozszerzył tą opinię publiczną na dosyć, myślę, dla nas ważne opinie płynące ze świata, bo nie tylko z poziomu odpowiedników pana ministra, czyli ministrów zdrowia państw Unii Europejskiej, ale także wielu ekspertów, lekarzy, chemików, biochemików, także za Atlantykiem, którzy oceniali, czy oceniają w dalszym ciągu to, co się dzieje z pandemią. No to były wymienione trzy państwa w tej czołówce wśród liderów walki z pandemią. To była Polska, Dania i Czechy. I myślę, że to jest no, najbardziej wyrazisty sygnał
jak świat ocenił zachowanie pana ministra. Odpowiedzialność, jeszcze raz to podkreślę, bo myślę, że brał na barki nie tylko te decyzje zdrowotne. Wspominał w wywiadzie dla naszego tygodnika, o którym wspomniałem, właśnie pierwsze takie zetknięcie się z tą pandemią, kiedy mówił o tej kostnicy w Londynie przerobionej, przepraszam, kostnicy, która została utworzona na stadionie, na jakiejś hali, o problemach nawet z kremacją ciał w Hiszpanii, o tych decyzjach, tragicznych decyzjach lekarzy we Włoszech, którzy musieli wybierać, którego pacjenta leczyć. I myślę, że to był ten podstawowy taki, nazwijmy to, moralno-etyczny jako lekarza wstrząs, który tak de facto uformował, zdeterminował pana ministra Szumowskiego do tej twardej postawy, do takiej niezłomnej postawy i do obrony decyzji, bo to też jest ważne. Nie ulegał także, jak sądzę, jakimś uplastycznieniu ze strony także swojego ośrodka politycznego, swojego środowiska politycznego. Myślę, że również takowe... To musimy takowe do tych powodów, dla których opozycyjna prasa niszczyła ministra Szumowskiego, dodać jeszcze jeden, bardzo ważny. No jest to człowiek otwarcie deklarujący się jako chrześcijanin wierzący, katolik wierzący, nie tylko w ten sposób, że deklaruje to publicznie, ale również potwierdzający swoim życiem zaangażowanie w wiarę. Tak jest. Myślę, że to połączenie etosu lekarza w wykonaniu pana ministra Szumowskiego, zawodu lekarza i wartości, które idą wprost, płyną wprost z wiary. No to jest chyba najbardziej szczęśliwy moment, kiedy widzi się w człowieku nie tylko w tym, który przychodzi, nie tylko człowieka, pacjenta, ale także we wszelkie jego problemy, jego rozterki, jego rozpacze, czasami szczęście. No to jest właśnie kwintesencja, jak pan Szumowski mówi o zawodzie lekarza. Wszystko w tym zawodzie jest piękne. Tam nie ma sytuacji, które są źle oceniane. Oczywiście też są te tragiczne, które wiążą się z odejściem człowieka i z tym lekarz cały czas, z tym życiem i śmiercią, z taką nadprzyrodzoną może trochę funkcją tego zawodu ma do czynienia. Ja bym chciał troszkę zmniejszyć poziom tej dyskusji. No oczywiście nadprzyrodzoności możemy, ale ja się tu się nie czuję dobrym partnerem. Natomiast wydaje mi się, że w tej wojnie kulturowej, która się w tej chwili toczy, człowiek, który jest na szczycie zawodowym, jest profesorem, jest medykiem, tak, i podziela wartości chrześcijańskie, podziela poglądy dotyczące aborcji, dotyczące wychowania dzieci, dotyczące leczenia i tak dalej. No to jest mieszanka zabójcza, bo lewicowy aktywista nie może wyskoczyć ze swoją ignorancją, podać ją jako wiedzę, jeżeli po drugiej stronie jest człowiek, który jest godny zaufania społecznego, sprawdzony jakby w bardzo trudnym boju, no i fachowy, i do tego jeszcze wierzący. W pełni zgoda, to można w każdym elemencie, w każdym polu, no, także dołożyć jeszcze sukcesy naukowe pana ministra. To jest tutaj taki konglomerat najróżniejszych pozytywnych jako człowieka cech i faktem jest, że był atakowany z każdej strony. Za decyzje, za ich brak czasami, za zbyt szybką, zbyt późną, za zamknięcie granic, mimo że to resort spraw wewnętrznych dokonywał takich formalnie takich decyzji, za zbyt drogie maseczki, za wcześnie, za późno, najróżniejsze. No był faktycznie przedmiotem ataku środowisk politycznych za wszystko, co robił i co wyznawał, tak można w dużym skrócie powiedzieć. To teraz zmiana tematu. Białoruś w 40. rocznicę sierpnia 80. Mamy sierpień na Białorusi. Tutaj są wspólne zagadnienia, wspólne wydarzenia. To jest taki, tak jak u nas był początek rozpadu systemu sowieckiego, tak na Białorusi obserwujemy jego koniec? No, nie wiem, czy jestem w stanie dziś odpowiedzieć albo przewidzieć jakieś konsekwencje, jakieś scenariusze. No, możemy układać te klocki, obserwujemy to, co się dzieje na Białorusi. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu na temat sytuacji, którą mieliśmy tuż po wyborach prezydenckich. Ja wspomniałem wtedy, że raczej ten proces będzie trwał tygodnie niż dni. Nie spodziewam się, żeby nastąpił tam jakiś szybki przewrót pałacowy, żeby prezydent Łukaszenka wyjechał, opuścił kraj, oddał władzę. Raczej to będzie proces, który będzie trwał i chyba ten scenariusz się realizuje.
Bardzo, bardzo dobrym chyba wydarzeniem jest dzisiejszy szczyt Rady Europejskiej, ale również warto zwrócić uwagę na to, co szef Rady Europejskiej, pan Charles Michel, w swoim liście zapraszającym na szczyt powiedział. No, wspomniał tam bardzo, myślę, że istotne z punktu widzenia rozpoczynających się dyskusji szefów państw dzisiaj kwestie, że oceniając oczywiście wybory, że nie były ani wolne, ani uczciwe, ale także mówiąc o tym, że Białorusini mają prawo do stanowienia tego porządku w swoim państwie, jakby otwierając pewnego rodzaju pole do dyskusji, wspominając również o sankcjach. To są rzeczy, myślę, że które mogą, nie wiem, czy spowodują krok do przodu. Sama dyskusja ważne, że się rozpoczyna. Tak w polityce współczesnej jest, że żeby w ogóle coś zaistniało, musi być na agendzie. Oczywiście z drugiej strony są niepokojące po drugiej stronie tej układanki fakty, to znaczy rozmowa Putin-Merkel i Putin-Macron, także z Charlesem Michelem, która może była jakąś przygotowującą dzisiejszą dyskusję na poziomie szefów państw, ale myślę, że szefów rządów, ale myślę, że również nasze zaangażowanie, nasze, tu mówię o Polsce i o krajach bałtyckich, i na poziomie panu prezydentów państw, premierów, rozmowa ministrów spraw zagranicznych, no to wszystko się dzieje. To wszystko się dzieje. Rada konsultacyjna z kolei, która też jest powołana, jakieś ciało, które ma wyłonić pewnie strukturę, jakąś strukturę, która będzie być może stroną w rozmowach z panem prezydentem Łukaszenką. Najróżniejsze możliwe scenariusze, myślę, że no nie będzie się to działo szybko. I co z tego się, że tak powiem, utrze, co z tego się wykluje, naprawdę nie wiem. Duże poparcie dla tych protestów społecznych myślę, że odnotować należy to, co się dzieje w zakładach pracy. Zakłady pracy na Białorusi, o których się mówi, czy o Białazie, czy o Mazie, czy o miejskiej fabryce traktorów, to są zakłady, które w dużym stopniu powstawały w roku 1945-1946 pod tą taką ówczesną jurysdykcją sowiecką Związku Sowieckiego. Są to zakłady, które w dużym stopniu produkują oczywiście sprzęt techniczny, ale także jakąś produkcję specjalną. Tam pracują ludzie, którzy no, są powyżej średniej, są zaufani. Jeżeli dochodzi tam do protestów, jeżeli tam dochodzi do strajków, jeżeli te zakłady popierają, no to jest faktycznie, już powiedziałbym, nie tylko powszechny taki ludyczny efekt protestu na ulicach, ale taki ustrukturyzowany. I faktycznie on jest dla Łukaszenki dużo bardziej niebezpieczny, ale z kolei dla opozycji dużo bardziej korzystny, bo tak de facto mówił już powstające jakiejś strukturze na bazie tychże właśnie organizmów, tak jak w Polsce, o czym pan redaktor wspomniał 40 lat temu, tworzyły się struktury, związki zawodowe niezależne. Być może to jest droga, tak? Być może niezależnie od tego protestu wprost politycznego, takim protestem równoległym albo takim organizmem, który się będzie tworzył, będą właśnie związki zawodowe, jakieś organizacje pracownicze, bo oczywiście tylko były wolne i niezależne, nie były kanalizowane przez obóz władzy czy ewentualnie przez Moskwę, bo co do tego najmniejszych złudzeń też chyba nikt nie ma z nas, że Moskwa tej Białorusi nie odpuści. I myślę, że w jakimś kompromisie, w jakichś rozmowach także z Moskwą te rozmowy dzisiejsze Rady Europejskiej się będą toczyły, przynajmniej z uwzględnieniem stron. Nie spodziewam się natomiast jakiegoś konfliktu, niezależnie od tego, co słyszeliśmy o przemieszczeniu tej 103 dywizji mobilnej, czyli takiej dywizji powietrzno-desantowej na granicę z Witebska, na granicę z Polską. No właśnie jest to poważne, raczej są strachy niebezpieczeństwo, że ci żołnierze przejdą na polską stronę i będą się domagać azylu. No tak, no i biorąc pod uwagę, że pewnie co dziesiąty, co dziewiąty to Polak albo z pochodzenia Polak, no to jest to oczywiście możliwe. Natomiast myślę, że raczej tutaj będzie działanie odwrotne. To znaczy Łukaszenka niezależnie od wszystkiego będzie starał się jednak trzymać wojsko w garnizonach. Dlaczego? No dlatego, że wojsko, kiedy ma kontakt ze społeczeństwem, to jest szansa oczywiście, że to społeczeństwo przekona do swoich ideałów, do swoich pomysłów na Białoruś. Zwłaszcza, że wojsko jest stosunkowo nisko opłacane w porównaniu do tego aparatu przymusu, OMON-u, policjantów i tak dalej, którzy tam mają dość dobrze. Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela, temat białoruski. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Temat białoruski kontynuujemy już za chwilę. Siergiej Pielesa, dziennikarz telewizji Bielsat, będzie naszym gościem.